głośno. Cześć, dzień dobry, to jest nowy program na K5N TV bez dyskusji. Słuchajcie, bo ogólnie w trakcie rozmowy to się człowiek tak wkręca, że już nie patrzy na kamerę. Jest taki luz, że... Fajnie. 30 sekund to jest tak mało. Ale właśnie nie bardzo fajnie. Ale fajnie! Ja też myślę, że ten, że to tak wychodzi. Uwaga, no. To bym poprosił teraz o ciszę na całym planie tutaj. Krysiu? Znakomicie. Jonasz to jest ten, co robi live i żuli łapki w górę. Tak jest. A tego nie włączamy, Jonasz? Tego się nie włączy. Czego? To jest lampa chyba. Tej. Tu już tył jest zapalony. A czemu tak jest zabudowany? Nie znam, naprawdę. No to po prostu jakbyś jest, powinienem być na środku i nie powinno mi ucinać czubka głowy. Czubka głowy ci nie ucina. To dobrze, bo właśnie ostatnio ucięło. Numeru nie daję, autograf bardzo chętnie. A pan, że ja już mam, tak się stało? Ajajaj. No oni twierdzą, że to jest najmniej młodzieżowa koszulka, jaką mam na sobie. Taka babcina do spania, no. Ha, ha, ha. Wydaje, że jest taka japońska. Bardzo elegancka. Oj, miała być taka hawajska, no. Dobra, nie ucina. Tak, nie ucina? Chyba, tak. Masz dużo czasu. Dobra, nie. Po prostu widzicie, co przeżywa lider młodzieżowy, naprawdę, to jest... O! Tak? Ty później nas gdzieś odwoził? No jakoś chyba możemy się umówić, co... A ten mikrofon to ja miałem włączyć? Tak, chociaż czasem myliłem się te tezy i tak potrzebowałbym na przykład, żebym miał napisane gdzieś tutaj sobie, nie? Ale fajnie, obawiam się. Nie, pracę pewnie. Te, a te gumki się myje? Nie żałuję ani jednego słowa. O, jadałem 7, ponieważ jakby... Celem randkowania jest jakby współżycie z tą osobą. Proszę na randkę z Jezusem. Uwaga i poproszę teraz Anię, czas start. No mogłeś przypomnieć mi tezę. Tak, zaczekaj, znowu zapomniałam. Zhakowałeś komputer Wikipedia? Pytanie, tak? Piszemy pionowo czy poziomo? Tak, pionowo. Poziomo, to znaczy się. Dobrze. Słuchajcie, ostatni raz w lipcu nagrywaliśmy, więc to jest takie, ja też teraz się muszę. Dobra. Wyłączyło się. Ojej, szybko poszło. Jak chcecie, możecie spróbować raz się pobawić, żeby przekroczyć 30 sekund, to wtedy jest fajnie, że już tak... Mnie egzaminy zdalne z dendrologii przygotowały do tego. Tak? Bo było 20 sekund, by odpowiedzieć na pytanie, że jakie to jest drzewo, które ma igiełki grubości, nie, długości 18 mm, jest pokryte delikatnym kutnerem, rośnie na takich i takich stanowiskach i musisz wiedzieć tam wszystkie inne rzeczy i musisz się zmieścić z odpowiedzią w... Ale tam mówisz wiedzę, a nie swoją opinię, jakby wygłaszasz. Klaszczesz w sumie po co? No to potem dźwięk synchronizuje, wiesz? Miałem, ale miałem koszulę. Więc teraz zrobiłem mały ten, bo dostaliśmy również jeden, dostałem jeden komentarz. Czy wy w ogóle zmieniacie ubrania? Więc pozdrawiam cię, Max, bo to pewnie w behind the scenes się zrobi. Czy, zobaczcie, czy ja tutaj jestem, ostry. Pomocy! Chciałam powiedzieć makabryczny dowcip, ale może po. No widzowie, poprosimy o 30 łapek i Karolina w kolejnym odcinku powie makabryczny dowcip. Ja tutaj wiesz, odcina tego jeleniego, podejrzewam, że ciebie też będzie odcinała. W porządku, to myślę, że możemy zaczynać. Cześć, dzień dobry, witajcie. Jeszcze, Mateuszu, zobacz, czy nie będzie też Jonasz obcięty. Nie garb się. Wylozowałam na chwilę i już po prostu. No, tak samo ty też się garbisz. Proszę? Ja się filmuję, żeby się nie garb się, nie garb się. Aniu, od ciebie. Co masz do powiedzenia? Czas, start. Ja mogę jeszcze raz tezę, bo nie pamiętam, do czego mam się odwołać. Damy, że jeszcze raz. Okej, dzięki, sorry. No to w takim razie zaczniemy od Ani. Co masz nam do powiedzenia? Czas, start. Moim zdaniem możemy to rozpatrywać jako po prostu kolejną substancję szkodliwą, gdyż to, że jest pozbawiona nikotyny, nie znaczy, że jest nieszkodliwa. I możemy... Może jeszcze raz, ja naprawdę nie pamiętam. Dobrze. Mogę to przeczytać? Tak. Gdzie to jest? Tu.
Czyli, że jakby e-papierosy bez nikotyny są bardziej jak jakieś słodycze niż jak po prostu dobra, papierosy. Dobra, okej. Okay. Dobra, uwaga. Aniu, poproszę teraz ciebie, co masz do powiedzenia? Czas start. Nie, no magistrantką, to znaczy osoba, która przygotowuje się do obrony magistra. Dobra, brawo. Chyba nam wyszedł chyba mega długi odcinek, nie? Tak mi się wydaje. Czy ty masz te badania? Wyślij mi. Aha, 10 to, że się zgadzam, a 0, że nie. Że nie, tak. 10, że nie? 10, że się zgadzam. Tak. Sterzam. Okay. Teraz już cisza. Nie ściągać butów, nie trzaskać, nie szurać zębami. Nie szczękać zębami, nie zgrzytać. Nowy Testament nie zawiera wzmianek o tym, że pierwsi chrześcijanie obchodzili święta Nowego Narodzenia. Zawiera za to... Nowego Narodzenia? Nowy Testament nie zawiera wzmianek o tym, żeby pierwsi chrześcijanie obchodzili święta Nowego Narodzenia. Powiedziałem Nowego Narodzenia. Dobrze, słuchajcie, wyrobiliśmy się w 1,5 godziny z 3 odcinkami, także bardzo z 4, przepraszam. Z 4, tak. I to jest koniec pierwszego sezonu bez dyskusji. Okej, okay, it's done. We did it.